Radio Kraków. Był Giuseppe w Warszawie, była kantyna na Sycylii. Marcin Koczyba i Radio Strada, dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, widzę, że panowie wrócili, nie wiadomo czy kantyna wróciła, ale zaraz o tym porozmawiamy. Wojtek Żaliński, Marek Radoszyn, kantyna z Łombol. No i co, jak było? Cześć. Wróciła? No, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Buongiorno. Buongiorno, tak. Co, ty i ty, tak? Koniec? Nie no, jak było, opowiadajcie, tak? Wyprawa nieprawdopodobna, dużym Fiatem. No jak znowu tym dużym Fiatem, znowu z tą przyczepą. I z tymi nartami na dachu? No, z drugą edycją nart, bo no tam tak, to się tak, rozsypało. Fiat się nie rozsypał, ale narty tak. Także narty to już jest druga edycja nart. Teraz jeździmy Polsporty Alu, nie ma takiej firmy, możemy reklamować. Jasne. Powiedzcie mi, ile zrobiliście kilometrów na tej wyprawie? No w tym roku 5400, niedużo. No niedużo, jak na dużego Fiata. Dość dużo raczej powiedziałbym. No to powiedzmy, że zrobiliśmy średnio. No w tamtym roku zrobiliśmy 400, także w tym roku jest więcej. No. Ale to tak różnie bywa. Wyjechaliście? Wyjechaliśmy dokładnie 25 września o 13. No i tak niespiesznie jadąc, ile wam zajął dojazd? No dojazd nam zajął 5 dni, no tak wręcz tradycyjnie. Mieliśmy troszeczkę awarii. No właśnie. Także samej takiej jazdy to były 3 dni. No 2 dni to pod samochodem leżeliśmy. Znaczy kto leżał, to leżał. Wojtek leżał na plaży. Ja też zajmowałem się cateringiem, prawda? Przynosiłem z baru rzeczy, tak? Małże. Ryby łowił. A powiedzcie mi najtrudniejszy moment. Był taki moment, że pomyśleliście, nie no, mam dość, koniec. Nie no, nie, najtrudniejszy moment to był taki, że postanowiliśmy jak nigdy być na początku całego rajdu. Wzięliśmy ostro do roboty, od razu chcieliśmy zrobić jeden dystans najdłuższy, 1300 km do Toskanii chcieliśmy przejechać. No i za granicą austriacko-włoską w Alpach, w nocy o drugiej, zdarzyła się bardzo dziwna usterka. Szczeliło, pękło koło pasowe alternatora, rozpołowiło się. Znaczy wtedy żeśmy jeszcze nie wiedzieli, co to jest. No był huk, zaświeciło się ładowanie na autostradzie, tak? To było tuż przed, na szczęście, przed tym miejscem SOS, także tam od razu zatrzymaliśmy się i... No i co? No to nietypowa usterka. Mieliśmy wszystkie części do alternatora, tym bardziej akurat wszystkie części oprócz koła pasowego. Nie dało się z tym nic zrobić. No taka troszeczkę sytuacja patowa. Przyjechała policja, chciała nas tam od razu poczęstować mandatem, scholować. No, ale, koszty ogromne. Ale kolega, który był po raz pierwszy na Złombolu, taki nasz nowy uczestnik, obudził konsula polskiego. Konsul wytłumaczył tym panom policjantom, że to jest taki specjalny rajd i policjanci odholowali, odeskortowali nas tam do tego. Czy to już było po stronie włoskiej, bo usterka się... Czyli to na tyle chyba dobrze, że już żeśmy ten kraj zmienili. Całe szczęście, że to nie Austriacy. No. No ale trafiliśmy na karabinierów, troszeczkę się denerwowali na początku, ale potem zostali naszymi sympatykami. Jak zobaczyli samochód, bo na początku zobaczyli tylko nas. Czterech gości w nocy na czarno ubrani. Tak. Trochę byliśmy za wysocy na Syryjczyków, ale generalnie nas dziwnie potraktowali, że się tak wyrażę. Ale rzeczywiście z Włochami da się dogadać i oni tak pierwsze wrażenie muszą zrobić, takie groźne, strasznie i w ogóle napiąć się, taką minę groźną, a w gruncie rzeczy gołębie serca i zawsze można z nimi się dogadać. Przynajmniej takie moje doświadczenia. Ja jeszcze w życiu nie spotkałem nieuprzejmego Włocha. To też jest, że oni mają sympatię do dużego Fiata, bo ten akurat karabinieri tak około 50 lat miał, czyli pamiętał jeszcze te duże Fiaty, czy tam podobne. Jego ojciec takim jeździł, także od razu była nić porozumienia. Jasne. Nie pierwszy raz z policją włoską była nić porozumienia. Kiedyś nas zatrzymywała nawet policja ta korupcyjna, bo chcieli sobie auto pooglądać, także... No nie dziwię się. Ja myślałem, że korozyjną. Na szczęście takiej jeszcze nie ma. No dobrze, ale wy jesteście wyjęci spod prawa, więc was to nie rusza, tak? Bo przecież to nie jest samochód, który jest traktowany na równi z tymi, które są świeżo z fabryki, więc to jest jasna rzecz. Powiedzcie mi, ile tych aut w tym roku pojechało? No w tym roku był rekord. Było zgłoszonych 511 samochodów, takich komunistycznych. No wyjechało tradycyjnie mniej, bo tam z całej Polski, jak one się zjeżdżają do Katowic na start, no to niektóre do tych Katowic nie dojeżdżają, więc tam różne są szacunki, 450-470 samochodów wystartowało. No i ilu nie dojechało z tego wszystkiego, wiadomo? No z tego wszystkiego kolejny tam odsiew jakieś 420 dojechało, a ile wróciło tego nie wiadomo tradycyjnie.
Chyba już wszyscy ci, co mieli wrócić, to wrócili, ci, co musieli zostawić samochody. Odys, ile to się z wojny wraca, tak? A powiedzcie w takim razie, no bo jak to wygląda takie życie w czasie takiej wyprawy? Bo to nie jest takie łatwe. Spanie, nie, toaleta. Spanie, no czasami nie ma spania, bo się trzeba jechać albo naprawiać samochód. Mm-hmm. No, także to jest ciężka wyprawa, to jest taki survival troszeczkę. Mm-hmm. No, ludzie się... Może to też pociąga tutaj takie masy, bo ludzie się sprawdzają. No, sprawdzają swoje umiejętności w ciężkich warunkach, naprawiając samochód, walcząc o to, żeby naprawić i jechać dalej. Duży Fiat, przyczepa niewiadów, tak? Tak. To wszystko razem, taki zestaw trochę waży. Jazda po górach w upale łatwa nie była pewnie. No łatwa nie była. No. To już wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, że trzeba obserwować wskaźnik poziomu temperatury. To jest najważniejszy wskaźnik. No i ładowania, który był nowością w tym roku. I gdyby Marek nie założył wskaźnika ładowania, to byśmy nie mieli po prostu tych usterek, prawda? Bo nigdy żeśmy takiego wskaźnika nie mieli. No. Wojtek, ty się zajmowałeś cateringiem, czyli nie tylko kwestia temperatury silnika, ale też i organizmów, bo to tak, w tym momencie klimatyzacji nie ma. Trzeba było chłodzić chłopaków, ale żeśmy dosyć dużo też po nocy jechali. Mhm. Także konewka z wodą, rozumiem, polewanie, tak? Co po niektórych piwo. Mhm. Także... Akurat w Alpach tam włoskich w nocy, jak to się stało, to było tak około 2-3 stopni. To nie było ciepło. No. To zimno było strasznie. No, zimno. Nie można było zasnąć. No tak, tak. Powiedzcie mi w takim razie co, bo jakie plany dalej? No nakręciliśmy mnóstwo materiału filmowego. No właśnie. Tradycyjnie był na pokładzie kamerzysta. 11 godzin nakręcił. Trzeba teraz to wszystko obrabiać. Siedzimy znowu po nocach. Ale mam nadzieję, że obrobimy to na 3 grudnia i chcemy to pokazać 3 grudnia w Krakowie. Takie będzie spotkanie z kantyną, także zapraszamy radiosłuchaczy. Tak, jest taki nowo otwierany się klub Oldtimer Garage na Mostowej 1. Jest to też w konwencji teatru, także jest świetne miejsce, żeby zaprezentować nasze filmy z tego roku. My jeszcze przed tym będziemy o tym rozmawiać, przypomnimy i może rozdamy jakieś zaproszenia, bo to warto, żeby ludzie przyszli i zobaczyli, bo idea jest szczytna, nie powiedzieliśmy jeszcze nic o tej idei. Ci z Państwa, którzy słuchają Radiostrady, nasi wierni słuchacze wiedzą, bo nie jesteście u nas pierwszy raz, ale przypomnijmy tak dla porządku, po co w ogóle jest robiony Złombol? No Złombol jest to niecodzienny rajd, jest to rajd charytatywny. W sumie okazuje się, że jest największym rajdem charytatywnym w Europie, może nawet i na świecie. No taka ilość samochodów, prawda? I chodzi o zbiórkę pieniędzy na dzieci z domów dziecka w taki niekonwencjonalny sposób, że reklamy, które znajdują się na naszych samochodach, na tych samochodach, są... Firmy zainteresowane taką reklamą naklejają naklejki i w ten sposób jest reklama. Są to darczyńcy, nie sponsorzy, tu jest duża, duża różnica. I na przykład w tym roku padł duży rekord, bo to z tych naklejek uzbierała się kwota 1 000 000 zł. To są oczywiście wolne datki, ale jak tak te 500 samochodów... Sporo, milion. Tak, 1 000 000 zł. No ponad 1 000 000 zł. Ponad milion, bo tam jeszcze przyjdzie z 1%. Także już po Złombolu tam gdzieś tydzień, dwa było 1 013 000 dokładnie. Nieźle. Jakie plany w przyszłym roku? Nie wiadomo. W przyszłym roku... Pojedziecie, ale dokąd to nie wiadomo. W przyszłym roku to plany są rozległe, bo Złombol będzie, jak się okazuje, 11. edycja będzie. Tradycyjnie dowiemy się w styczniu, 1 stycznia. Tak. My też myślimy o swojej Ci, którzy mocno balowali, dowiedzą się drugiego. No tak. Także będzie troszeczkę czasu na przygotowania. My też myślimy o swojej imprezie, żeby... Będziemy kontynuować Żeby imprezę. Ten nasz rajd kantyny, który już miał 2 edycje, dalej rozwijać i o tym też wkrótce. Będzie też niespodzianka. Tyle możemy powiedzieć, że w przyszłym roku pojedziemy na pewno za granicę. I będzie to też... No i pewnie znowu będzie jakieś spotkania pod Krakowem, jak to było w tym roku w lecie, tak? Że był Kryspinów, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Także sporo. W tym roku mieliśmy bardzo dużo aut i zarówno dopisały auta z dawnego RWPG, jak i Youngtimery, Oldtimery. Mieliśmy auta przedwojenne, mieliśmy auta amerykańskie, także... Że był przekrój przez cały tort, że się tak wyrażę. Będziemy was śledzić uważnie. Państwa też zachęcam do śledzenia kantyna Złombol, bo naprawdę ciekawi ludzie i ciekawe rzeczy. Ja bardzo się cieszę, że was z nami, że możemy tutaj sobie o tym porozmawiać, bo... My też się cieszymy. Naprawdę dwóch tak pozytywnie, nie chcę powiedzieć zakręconych, bo to takie wyświechtane, ale takich dwóch pozytywnie nastawionych do życia ludzi jak was dwóch naprawdę trudno znaleźć, więc cieszę się, że jesteście i że robicie to, co robicie. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Wojtek Żaliński, Marek Radoszyn. Ty na Złombol, to nasi goście. Dziękujemy serdecznie.